Bitcoin, czy czeka nas jeszcze jeden spadek poniżej 60 tysięcy, czy już będziemy odbijać? Czy Ethereum zobaczymy również poniżej 3 tysięcy? Czy jest na tyle silne przed nadchodzącym ETF-em, że nie powinno już spadać? Dzisiaj sobie o tym powiemy, także zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, zaznaczę tylko, że wszystko, co już jest na tym nagraniu, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Zapraszam Cię na TradingView, na platformę, gdzie właśnie rysuję dla Ciebie Bitcoina i Ethereum. No i tak, zacznijmy od Bitcoina. Tutaj mieliśmy te strefy, których wcześniej wybieliśmy, tutaj mieliśmy te peki na longa, które zostały pobrane. Natomiast jeśli chodzi o Bitcoina, to ostatnio, jak robiłem dla Was analizę, to mówiłem, że będzie podbicie i tutaj w okolicach fioletowej linii plus taką czerwoną strefę tutaj dorysowałem, że z tej strefy uważam, że najpierw będziemy mieli reakcję spadkową. Fajnie, bo ona się dosyć mocno potwierdziła. Dlaczego? Dlatego, że tak, tutaj mamy tą taką różowato-fioletową linię, więc zobacz, że tylko mamy tutaj knoty. Nie mamy żadnego przybicia korpusu solidnego, więc tutaj też mamy reakcję od oporu. Dwa, tutaj ta linia trendu na tych dwóch punktach była narysowana, również ona była respektowana. No i trzy plus strefa podażowa, czyli ten czerwony box. Osiągnęliśmy tutaj te peki po drodze, ale jakby z tej strefy mieliśmy spadać, no i co? I jakby ten spadek się nam wydarzył, tak? Spadliśmy ponownie do zielonej strefy, która jest strefą popytową i od tej strefy na razie podbijamy. Więc analiza jak najbardziej zrealizowana. Robię tutaj jakby screen przed kolejną zmianą i teraz tak. Tutaj to wszystko zostaje, jakby ta linia trendu, no bo ona jest widać respektowana, więc niech ona tutaj nam jeszcze działa, bo może ona później nam posłuży jako przebicie i potencjalną zmianę trendu. Jesteśmy nieco niżej, więc mogę też dołożyć te peki, jeżeli chodzi o Bitcoina i widziałbym to w ten sposób. Tutaj te dalsze już zostawię, bo jestem zdania, że tutaj wykona się jedno z ostatnich zejść, a później będziemy sukcesywnie iść do góry, więc te tepeki dalsze mogą spokojnie zostać, bo tutaj tak za bardzo aż tepekować nie trzeba. No i teraz tak, mamy tutaj podwójne dno, tutaj odbiliśmy, potem schodziliśmy niżej i tutaj też nam się zrobiła strefa, więc ja na razie to zostawię. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę zrobić jeden update za tydzień, gdzie tutaj jakby odniosę się do tej sytuacji, ale tutaj jak wiecie czeka nas strefa awaryjna, ona na razie sobie tutaj stoi, bo na tę chwilę widzę perspektywę na to, że możemy tutaj zejść, tym bardziej, że jakby ci co są ze mną na grupie to wiedzą, że moja strefa już od dawna tutaj to jest, o której gadałem, że będzie odbicie, to jest 57,5, 62,5. To jest taka dosyć duża strefa. Później zmieniliśmy na 59,61, no i później z tych reakcji faktycznie to jest tych stref mieliśmy. Ale wydaje mi się, że jeżeli miałoby zostać jeszcze jakby wybicie, to przed dużym ruchem często te wybicia są mocne, nie? Często te wybicia są mocne, więc to, co jest interesujące, to to, że często przed dużymi ruchami, takimi wiecie, na 84-90 koła, które tutaj są przed nami prawdopodobnie, no często są wybijane jakieś takie poszczególne dołki. Więc mi się wydaje, że cały ten obszar, tutaj ten dołek, wypadałoby wybić, żeby dać taką mocną nutkę strachu, nie? Takie kurde, no mieliśmy stąd odbijać, jednak zeszliśmy niżej, kaszanka i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że będą jakieś lokalne podbicia, bo to są dosyć mocne strefy popytowe, ale przy takim dużym ruchem, czyli na tak 74 koła i wyżej, uważam, że odbijemy gdzieś tutaj z tej strefy. O ile nie wydarzy się żaden czarny łabędź, no bo tego przewidzieć nie można. Jeżeli się pojawi, to myślę, że nawet tutaj te poziomy będą realne, więc ja na razie sobie je długoterminowo trzymam, ale nie będę Wam o nich mówił, bo jeżeli nie będzie czarnego łabędzia, ja osobiście nie wierzę na tę chwilę, więc nie będę Wam jakby zawracał gitary, nie? Mówiąc wprost. Więc wydaje mi się, że tu jeszcze trzeba będzie cierpliwie poczekać i gdzieś tutaj w tej strefie będziemy mieli realne, ostateczne odbicia. Więc ja osobiście nie shorciłbym tego ruchu, to jest moje zdanie. Longi bym poczekał na przebicie tutaj tej linii trendu i po przebiciu tej linii trendu ja myślę, że można pomału zajmować pozycję, a takie finalne zakupy długoterminowe gdzieś tutaj w tych obszarach bym celował i tak dalej. Więc małe odświeżenie. Zobaczmy, co się na Ethereum. Na Ethereum też zróbmy screena, zanim zaczniemy nakładać zmiany. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to tak, mieliśmy stąd ruch na TP1
I tu był TP1, bo tutaj mało zabrakło TP2. Mieliśmy też czerwoną strefę, która była strefą podażową. I zobacz, jak ładnie ze strefy spadliśmy. Spadliśmy ponownie do strefy popytowej. Strefę popytową wzięliśmy ponownie TP1, TP2 i prawie TP3. I spadliśmy ponownie do strefy popytowej, gdzie na razie następuje kolejne odbicie. Jak sobie tutaj dodam jeszcze linię trendu, no to widać, że tutaj też na razie ją trzymamy. Strefę popytową, podażową, przepraszam, mogę trochę podnieść, o, tutaj do tego obszaru, no i tyle, tutaj tą linię trendu zostawię, ta linia trendu zostawię, ona myślę, że nam będzie tutaj globalnie mówić, gdzie będziemy mieli potencjalne reakcje jakby popytową, no i co, no Ethereum ewidentnie jest silniejsze, no te ETF-y i tak dalej, no tutaj ładnie nam te Ethereum trzymają, zobacz, linia trendu wzrostowego zachowana, więc tutaj ta linia popytowa zostaje, chociaż ona tutaj lokalnie już zrobiła jeden ruch, drugi ruch, teraz jest trzeci ruch, więc jak zaczniemy niżej schodzić, to ja uważam, że tutaj trzeba gdzieś celować w obszar, no nawet gdzieś tutaj taki, więc ja tutaj na Ethereum nie będę rozkładał i tak dalej, zostawię go w całości i tutaj można by było co 30, co 50 dolarów te zlecenia, jakie sobie ordery powystawiać, dlatego, że nie wiem jak Ethereum się zachowa, no bo jest manipulacyjny ze względu na ETF-y, jutro 30, ETF-y majowe, tak, jutro Chiny, później ETF maj, więc myślę, że na Ethereum będzie się dosyć mocno działo, więc te strefy tutaj podażowe są tak jakby na lokalne jakieś ruchy, no chyba, że teraz będziemy mieli podbicie do tej strefy i faktycznie zaczniemy taki mocniejszy ruch spadkowy tutaj. Ja osobiście bym tego nie shortował, zostawię tylko te peki na pozycje długie. Zrobimy sobie jakiś mały update tutaj tego. O. Reszta zostaje, tak? Myślę, że spokojnie zrobię wam tutaj później analizę i update tego, jak to wygląda. Więc no gdzieś tam myślę, że te 2,735 może zostać osiągnięte, jeżeli będziemy mieli takie 57-58 tysięcy na Bitcoinie, to uważam, że 2700, tutaj 2650, tutaj gdzieś ta strefa tego imbalansu może być złapana. Ale myślę, że tutaj to jest 2735, to jest taki potencjalny maks. No wiadomo, no jest to jeszcze jakiś spadek, bo jak sobie zmierzymy stąd, no to będzie pewnie z 20%. No nawet nie, 16,5 do maksa, więc takie 10-15%, kto był na trzech webinarach, które ostatnio prowadziłem, to na pewno pamięta o tym, jak gadaliśmy, ile może być faktycznie tego reagowania na altcoinach. No i tyle, wydaje się proste, te peki są, ja osobiście czekałbym na przebicie tej linii trendu, jeżeli myślicie o jakichś długoterminowych zakupach albo długoterminowych longach. Tutaj jakaś potencjalna podbitka, chociaż ja bym nie wierzył na tę chwilę na jakieś mocne podbicie, bardziej czekam tutaj na ten obszar. Nie, tym bardziej, że tutaj nawet widać jakiś potencjalny kanał. No. Więc no myślę, że tutaj gdzieś właśnie odbicie może być od tego miejsca, co wybiło nam by tutaj też ten double bottom, który tutaj był. Bo no dobra, on akurat nie jest taki dokładnie w punkt, ale to jest też kwestia czasami giełdy i tak dalej, nie? Więc myślę, że ten obszar powinien być wybity, więc tutaj gdzieś powinno być te mocniejsze odreagowanie. Nie? Znaczy taki dołek powiedzmy już przed atakiem na 4000 ponownie. No i tyle, no mam już dosyć długi ruch spadkowy, więc jeszcze jedna fala taka by się przydała, no i to będzie tyle. I widać, że już rynek chce pomału nam tutaj odbijać, więc jeszcze chwilę. Myślę, że gdzieś do dwóch tygodni powinniśmy już zacząć odbijać, że gdzieś do dwóch tygodni, może do trzech maksymalnie tutaj powinien ten ruch się wykonać i już tam w drugiej części maja powinniśmy iść do góry, tak bym strzelał, jeżeli chodzi o tą analizę. To co, mamy Bitka, mamy Ethereum, wszystko jest jasne, wiemy na co czekać, więc mniej więcej wiemy jaki jest timing. Bingo, można subskrybować kanał, dać lajki, komentarz, bo warto być na bieżąco i cóż, także dziękuję i pozdrawiam, cześć.